Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ariowit. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam ludzi, jaszczurki, reptilian. Osoby, które mają gadzie oczy i wydaje mi się, że są w ludzkich ciałach, ale to nie są ludzie. Tak to wygląda. Po prostu są pewne organizacje na świecie, które pokazują własne symbole w kreskówkach, filmach, w grach. Pokazują oko, piramidy. Wiadomo, o jaką organizację się rozchodzi. Iluminaci, nie tylko. Macie przykład w tym pomieszczeniu. Co się znajduje na dywanie? Oko i ogólnie co jest dookoła? Oko to jest symbol iluminatów, którzy to jest symbol wszechwidzenia, widzą wszystko. Mają oko Horusa na piramidzie swojej. Trójkąt to jest ich świętość, święta liczba. Dobrze, teraz drugie. Zobaczcie to też, co jest w tle. Przybliżę wam. Chodzi mi o to. O. Oko i też jest piramida. To jest tak. Nikt nieświadomy nie wie tego, ale zobaczcie, to jest dla dzieci i to jest programowanie dziecka od małego. Taka prawda, programują w bajkach. Jest chamstwo, bójki. Wiele rzeczy, no. I tutaj symbole iluminatów są. I trzecie. Ich przyciskiem, który muszą otworzyć wrota, jest trójkąt z okiem. Macie kolejne, ale przejdźmy jeszcze do innego pomieszczenia. Tutaj zobaczcie, co jest po lewej stronie, jaka tam jest książka. Pentagram. Nie mówiąc o dywanie, gdzie jest piramida i znowu oko po prawej stronie. Na oknie też tutaj cztery piramidki, znak zapytania to też jest, z czego zrozumiem. Dużo znaków zapytania jest w tej bajce. Normalnie, no myślę, że setki to się przewiną. I drzewo też nie wiem, co się z tym rozchodzi. Powiem wam, że będąc młodym nastolatkiem, widziałem tylko jedną bajkę. I może cieszę się z tego powodu, że nie zobaczyłem tego. Ale dopiero teraz rozumiem, jaki jest sens, przekaz tego i z czym to się je. No dobrze, lecimy z dowodami, które chciałem wam pokazać. Tak więc chciałem przedstawić wam oto dwa dowody, które znalazłem i chciałem wam pokazać, żebyście zobaczyli, co wy o tym myślicie. Dobrze, oto mamy pierwszą osobę. Spójrzcie na jej oczy. I jeżeli ktoś mówi, że teorie spiskowe, że takie rzeczy, takich rzeczy, ktoś sobie wymyśla, że takie głupoty opowiada, to spójrzcie. Tak czy siak mówią, że teorie spiskowe, ale pokazują takie rzeczy. Zobaczcie, jaka ponura i nok, nok. No jaszczurki mają takie oczy. Czyli pół ludzie, pół gady. Słuchajcie, no i tak to wygląda. Drugi przykład pokażę wam. O, tutaj patrzę na to. Widzicie, patrzę, niebieskie oczy ma. A po chwili. Takie coś. Jeszcze raz. W zwolnionym tempie. Jest i coś się. Nie wiadomo, czy to odbicie coś, ale no, to jest druga osoba z telewizji, która ma coś takiego. Coś się jej przestawiło, no. Bardziej to zielone oczy i takie kreski, a nie jak takie jak ludzkie. No patrzcie, patrzcie na początku, czekajcie, patrzcie jakie ma na początku. Czekajcie jeszcze raz.
Tak? Czekajcie. O, o. Niebieskie oczy. Normalne źrenice. I po chwili będą nie wiadomo jakie. O właśnie. Dobrze. To tyle, co chciałem wam pokazać. Chciałem was poinformować. Powiedzcie, co wy o tym myślicie, bo myślę, że już czas uświadamiać ludzi i ogarnąć to, bo cały świat się budzi i w Polsce inteligencja, jeżeli jest w Polsce, też powinna wiedzieć o takich rzeczach i powinno się budzić ludzi. Dobrze, tak więc dziękuję wam za uwagę. Tak więc zostawiajcie jeszcze łapki w górę dla zasięgu. Komentujcie. Subskrybujcie kanał. I trzymajcie się. Cześć, pa. Na razie.